Synek Michał ma 7 lat, urodził się z dziecięcym porażeniem mózgowym. Robimy, co możemy, żeby go postawić na nogi, żeby było mu lżej i przede wszystkim dla nas. My nie będziemy żyć 100 lat, prawda? A Michał potrzebuje opieki, więc staramy się, usłyszeliśmy o delfinoterapii, przeczytaliśmy, zobaczyliśmy relacje rodziców, co te delfiny dają, pomagają. I wierzymy w to mocno, że te delfiny otworzą dla Michała mowę, chociaż mowę, żeby w jakiś sposób mógł się z nami porozumiewać, usłyszeć to słowo mama, na które każda matka czeka, ta, która nie ma dzieci i ta, która ma. To myślę, że to jest taki bodziec, prawda? My potrzebujemy około 180 tysięcy dolarów. Nie mamy tych pieniędzy, pożyczaliśmy już u znajomych, bierzemy kredyt, żeby wszystko zrobić, żeby mu pomóc w jakiś sposób. Jestem bardzo dobrej myśli, wierzę, że ludzie nie zostawią nas tak bez pomocy, bo pomagają dla wszystkich, prawda? Więc my myślimy, że dla nas też pomogą, dla naszego dziecka, synka, nie dla nas, tylko dla naszego dziecka.